Doborowe grono wyśmienitych sportowców, 6 kategorii oraz nagroda specjalna, arcytrudne obrady kapituły, aż wreszcie blask reflektorów i oscarowe and the winner is. I wszystko stało się jasne. W miniony piątek poznaliśmy laureatów trzeciej edycji Krośnieńskich Nagród Sportowych, czyli Probusów 2015. Uroczysta gala mistrzów sportu odbyła się w kaplicy Zamku Piastowskiego. Miejsce w pełni uzasadnione. Chyba to nie przypadek, że spotykamy się właśnie na Zamku Piastowskim. Nasz gród krośnieński ma już ponad 1000-letnią tradycję i chyba jak historia ludzkości mówi, przez wieki ludzie dbali o swoją kondycję i sprawność fizyczną. Doskonały przykład można znaleźć już w samej nazwie nagród. Patron imprezy, Henryk IV Probus, znany był bowiem z rycerskiej postawy i hołdowaniu zasadom, które także dziś winny charakteryzować sportowca z krwi i kości. Nie przez przypadek osoby, które swoje życie wiążą ze sportem, mają cechy, które przydają się w dorosłym życiu. To dyscyplina, wytrwałość, umiejętność przegrywania i podnoszenia się po kolejnych porażkach. Aby nastąpił sukces, czasami wielokrotnie trzeba upaść. Ogromna motywacja, ale przede wszystkim pasja to źródło sportowych sukcesów. Doskonale rozumieją to tegoroczni laureaci, dzięki którym także my, kibice, mogliśmy w mijającym roku doświadczyć wielu sportowych emocji. Nim przystąpiono do ogłoszenia zwycięzców, burmistrz Marek Cebula wręczył nagrody wyróżniającym się sportowcom i trenerom. Otrzymali je zawodnicy Aleksandra Jodłowska i Antoni Plichta oraz szkoleniowcy Grzegorz Noga i Krzysztof Wesołek, trenerzy Antoniego Plichty, a także Maciej Uderian, trener siatkarskiego klubu sportowego Tęcza Krosno-Odrzańskie. Następnie nadeszła długo oczekiwana chwila, czyli ogłoszenie tegorocznych laureatów. Moment niepewności, oczekiwania i wszystko stało się jasne. Probusa w kategorii mecenas sportu otrzymało przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej Zielona Góra spółka ZO, które zapewnia krośnieńskim sportowcom dojazdy na zawody. Dziękujemy bardzo za mecenat nad naszymi sportowcami i nad działaniami, które w gminie Krosno-Odrzańskie podejmujemy w zakresie sportu. Dziękuję bardzo za współpracę. Prosimy o więcej. PKS wspiera i będzie wspierał sportowców. Mam takie życzenie prezesa. Dziękuję. Sportowym odkryciem uznano Aleksandrę Jodłowską, wschodzący talent krośnieńskich biegów, na co dzień uczennicę szkoły podstawowej nr 2. Jednym z jej największych dotychczasowych sukcesów jest złoty medal w finale wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych. Seniorzy piłkarskiej Tęczy otrzymali z kolei Probusa w kategorii najlepsza drużyna. Radości z nagrody nie krył Il Capitano, prawdziwy Javier Zanetti krośnieńskiej Tęczy, Tomasz Urbański. Fenomenem naszego klubu jest to, że pomimo tego, że jesteśmy drużyną, to poza drużyną jesteśmy również bardzo dobrymi znajomymi i cieszy fakt, że w końcu zostaliśmy, przepraszam, może nie w końcu, zostaliśmy po prostu docenieni przez osoby postronne, które zauważyły nasz ogromny sukces, bo nie ma co ukrywać, jednak piłka nożna jest to sport, który wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń i wymaga długiego okresu czasu, żeby coś w nim osiągnąć. My tworzyliśmy tą drużynę bardzo długo. Gramy swoimi zawodnikami, zdobyliśmy pierwsze miejsce w lidze okręgowej, awansowaliśmy. Tomasz Urbański, przypomnijmy, został z kolei królem strzelców. Teraz Tęcza także świetnie sobie radzi. Po rundzie jesiennej traci jedynie 6 punktów do upragnionego podium. Jeżeli chodzi o podium, no fakt, jest niedaleko. Powiedzmy, że bardzo spłaszczona jest ta liga, jeżeli chodzi o punktację. Praca nad zespołem cały czas jest potrzebna. Dzisiaj mieliśmy małe podsumowanie przed Probusami rundy, która minęła. Musimy popracować, wiemy nad czym będziemy pracować, trener już nas uświadomił, że tak powiem. Wiele wkładu, wiele wysiłku po to, by na pewno znaleźć się w czołówce, a jesteśmy w stanie to osiągnąć i ja jestem tego pewien. W podobnym tonie wypowiadał się także Maciej Uderian, który otrzymał Probusa w kategorii najlepszy trener. Zapowiada również, że nie osiądzie na laurach. Dążymy z drużyną zawsze do jednego, żeby grać jak najlepiej, żeby robić postępy, żeby wygrywać te mecze. Bez zawodników, bez klubu, bez drużyny nie byłoby mnie tutaj. Także to się też wszystkim należy, te podziękowania, bo to dzięki nim ja tutaj stoję, teraz z panem rozmawiam. Na koniec jeszcze jedno z ulubionych pytań zadawanych podczas gali Oscarów w Hollywood. Aktorzy, kiedy otrzymują Oscara, zawsze on ma swoje takie miejsce w domu, w mieszkaniu, gdzie trafi Probus? W pana przypadku? W sypialni.
Do pokaźnego zbioru nagród kolejną dołączył także Antoni Plichta, który otrzymał Probusa w kategorii najlepszy sportowiec. Antoni już teraz jest jednym z najbardziej zdolnych i utytułowanych zawodników młodego pokolenia. Tytuł młodzieżowego mistrza Polski w wieloboju to najlepszy dowód. Nagrodę w kategorii najlepszy sportowiec niepełnosprawny przyznano zaś Marlenie Przezdzięk, multimedalistce w lekkiej atletyce. To zdobywczyni dwóch srebrnych, rzut dyskiem i pchnięcie kulą i brązowego medalu w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną Super Probusa za całokształt osiągnięć dla krośnieńskiego sportu. Pierwszym Super Probusem został Zygmunt Orzeszko. Nie ukrywam, że to było dla mnie super wzruszenie, no i niespodzianka. Ja mówię, że ja pracuję dla sportu, nie dla owacji, nie dla jakichś tam sukcesów. Chodzi o to, żeby dla naszej młodzieży stwarzać jak najlepsze warunki, jak najlepiej. No i oczywiście cieszyć się lokalnie z naszych drużyn. Probusy przyznano już po raz trzeci. To nagrody będące formą docenienia osiągnięć młodych sportowców. Zastępca burmistrza Grzegorz Garczyński podkreśla, że najważniejszym sposobem wspierania zawodników jest jednak rozwój infrastruktury sportowej. To z myślą o nich w ostatnich latach zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji. Między innymi zostało zrobione wielofunkcyjne boisko przy gimnazjum, również bieżnia i skocznia, jak również rzutnia w dal. Oprócz tego poprawiona została infrastruktura w szkole podstawowej numer 2. Między innymi została wyremontowana sala gimnastyczna. Aktualnie trwają prace na ośrodku sportu i rekreacji w dolnej części miasta. Jest budowane kolejne boisko treningowe. Zostało zrobione ogrodzenie, zostały przeprowadzone drobniejsze prace remontowe. A po głównym wydaniu serwisu oraz na kanale YouTube Krośnieńskiej Telewizji będzie można zobaczyć obszerną relację z tegorocznej gali Mistrzów Sportu.